Dobra, tu jest spokój. Trzeba sprawdzić drugi koniec ulicy. Muszę też pamiętać, że o godzinie 4 jest spotkanie w Lombardzie. W sumie zmierzam w tę stronę. Cadillac Sheepwood. Sprawdź rejestrację. Zła. No dobra. Dobra, nie mam czasu na to. Wystaw mandat za złe parkowanie. Odholuj to auto. I biegnij w stronę Lombardu. Bo jest czwarta. Co to za kobieta z tym sercem w dymku? Prostytutka. Tu 427, meldę ukończenie popełnienia patrolu. Rewir czysty odbiór. Tu centrala przyjęliśmy. Dobra, idź do tego. Teraz nieczynne, mamy remament. A ja właśnie na kontrolę. Na kontrolę? Teraz? Tak, a co? Mamy tu spotkanie. To nie jest dobry moment. Przyciśnij, wycofaj się. Nie lubię spotkań. Niepokoją mnie. Możesz sobie nie lubić, jesteśmy u siebie. Chcesz stać pod ścianą i patrzeć, jak wszystko tu rozpierdzielam? Bez nakazu możesz sobie najwyżej zwalić. Założysz się? Ty chuju. He, he, he. Zapamiętamy to sobie. Jak tam rejestracja? JA382T. To było to? Mafioza parkujący u gangsterów. Będzie facet miał kłopoty. Muszę go zakapować albo ostrzec kogoś w Lombardzie. Zakapujemy gościa. Czemu nie? Co nam jeszcze zostało dzisiaj do zrobienia? Zawiadomić Luego. To tyle, okej. Okay. Ach, serio? Wystaw mandat za chujowe parkowanie. Odholuj to cholerstwo. Następny? Najpierw do Lujego. Witam pana posterunkowego. Chcieliście, żeby sprawdził dla was ten samochód. Tak, dowiedziałeś się czegoś? Zdaje się, że ten, kto nim jeździ, lubi się z gangiem. Samochód znalazłem zaparkowany pod lombardem. Rozumiem. Proszę przyjąć ten dowód wdzięczności. Sprawdź światła. Okej, światła wyglądają ok. Ogumienie? Też jest ok. W sumie, jak nie mam mandatów, który potrzebuję typowo za coś. Będę wystawiać po prostu mandat za złe parkowanie i tyle. Odholujcie te auto. Okej. Przejdźmy się. Oho, tutaj jest brak parkometru. Wystawiamy w takim razie mandat za parkowanie. A który prezydent był pana zdaniem najlepszy? Lincoln? Jackson? Jackson i dwóch Lincolnów? Nie jestem pewien, który z nas wygra ten konkurs. Czy nazwisko prezydenta Granta coś dla pana znaczy? Dokonaj wyboru. Odmów, przyjmij. Odmów. Nigdy ich nie lubiłem. Oto mandacik. Jesteś dla mnie śmiesznym pierdem. Życzę więc dużo uśmiechu. Zawsze chciałem to zrobić. 50 mandatów. No, witam pana. Kolejny tu zaparkował. Mając podejść do niej i zagadaj, zobacz, co się stanie. Zapewne będę musiał zapłacić. Wystaw mandat. Parkowanie. O, dzień się skończył. Mafia minus 5, gang minus 35. Ludzie na dzielni są neutralni. Wykonaliśmy normę mandatową. Wystawiłem nieprawidłowy mandat. Jeden. Interweniowałem w sprawie złodzieja Ładamskiego. Niepoprawnie interweniowałem podczas pożaru. Nie wiedziałem, jak to zrobić. Nie wykonałem wszystkich wymaganych zadań. Kara to obniżka, a wypłatę o 25. Bo nie udało mi się interweniować podczas pożaru. God damn it.
No dawaj, my już spróbujemy następnego dnia, bo będę mieć jeszcze tylko tyle czasu, bo chcę dzisiaj skończyć prędzej trochę. Dzień szósty. Bon appetit. Bon appetit. Nie spać! Wystawiłeś wymaganą ilość mandatów. Niestety nie wszystkie poprawnie. Dobrze patrolowałeś okolice. Co do interwencji, zapobiegłeś dwóm próbom ściągania haraczy. Dobra robota. Słyszałem, że zamknąłeś złodzieja w chłodni. Szefie, to nie tak. Szkoda grubego Majka. Popieram resocjalizację i to u samych korzeni zbrodni. Co to za typ gry? Dobra, na dziś starczy wyliczania. Co to za typ gry? Ja bym powiedział, że to jest symulacja albo coś w tym stylu. Wyciągnijcie kajety, bo może będę mówił. Macie do wystawienia 12 dowolnych mandatów, okej. O rany. Tak, nie ma opierdalania się. Burmistrz truje mi dupę, mamy niskie wpływy z mandatów. Jeszcze jedno. Dostaliśmy cynk, że gang odbiera dostawy w twojej okolicy. Znajdź podejrzany wóz i zaraportuj. Nim zaczną sprzedawać dragi dzieciakom pod szkołami. Powęż w okolicach Lombardu na początek. Co się tak gapicie? To wszystko! Okej, okay, co to jest za typ gry? Da się jakoś wejść do sklepu Steama? To są osiągnięcia, ale nie do końca o to mi chodziło. No właśnie. BitCop to jest przygodówka, pixel graphics, retro, sexual content, symulacja, violent comedy, point and click 1980 lata. Polecam Alt Tab. No właśnie to zrobiłem. Mam dość smogu. Noś maseczkę. Nie mogłaby jeść. Wam nie przeszkadza? Ciesz się, że nie pracujesz w Los Angeles. Tam widać powietrze. Opowiadałem wam, jak było wczoraj na dziewczynkach. Tak, 100 razy. Było zajebiście. Wiesz co myślę, Cortez? Co takiego skarbie? Że jesteś pedziem. Ukrywasz to, bo w kółko gadają o podbojach. Chodź za mną pod prysznic, to ci pokażę. Aż mnie korci, a może zaprosimy kolegów? Niech popatrzą, jaki z ciebie ogier. Nie ma w tobie zagroż romantyzmu. Tak myślałam, mocny w gębie. Hehe. Coś śmiesznego jest? Nie, szefie. Skupcie się. Macie fatalne wyniki. Widział może ktoś mój notatnik? Pewnie znowu na nim usiadłeś i zniknął. Debile. Wybacz, sam się prosisz. Świnia się prosi. I kto to mówi? A z innej beczki. Słyszeliście, że dzisiaj będą na dzielni tajniacy? Kto? No z wewnętrznego, mają nas sprawdzać. To lepiej nie bierz w łapę, Magnab. Ja nie biorę przecież. Ta, przecież nikt z nas nie bierze. Ja nie biorę. No to dzisiaj pochodźcie, leserzy. Pochodzicie, leserzy. Wal się, Magna. Przynajmniej mnie lubią na rejonie. Nikt cię nie lubi.
Nie przepuszczasz nawet inwalidom. Po to są przepisy. Marnie skończysz. Jesteś zerem, jak oni wszyscy. Co? Zawsze lubiłem dużo zer. Uważaj, Kelly. Funny jokes. Ta, na rejon. No to dzisiaj 12 mandatów. Wal je za cokolwiek. Byle poprawnie. Dobra, na razie. 4, 2, 1 na służbie. Pamiętaj o mandatach. Miłego dnia. Już mamy pierwszego delikwenta. Wystawiamy mandat. Za chujowe parkowanie. Panie Władzo, pan nie pisze. Nic nie poradzę. Mamy normy. Bądź nieugięty. Fuck! Dostała padaczki! Okej, tu jest następny dobry delikwent. Wystawiamy mandat. Za złe parkowanie. Możemy odholować auto. Dobra, idziemy dalej. Patrolujemy ulicę. Jakie mamy zadania? Zraportować podejrzany samochód gangu o numerach rejestracyjnych NH401F. Informacje mogę dostać w okolicy Lombardu. Ok. Sprawdźmy światła. Są ok. A gumy? Są ok. Dobra. Idziemy dalej w takim razie. Tu się nic nie dzieje. No to na drugi koniec naszego rewiru. Jakoś wyjątkowo mało aut dzisiaj jest zaparkowanych, o dziwo. Te auto już chyba sprawdzaliśmy. O, kolejny delikwent. 421, tu centrala. Jakaś rozruba pod moonwalkiem. Daj znać, czy potrzebujesz wsparcia. Przyjąłem. Dobra, najpierw mandat. Panie Władzo, dogadajmy się. Dam dwie dychy po sprawie. Nie, bo dzisiaj nas oglądają tajniacy. Dobra. Biegnij. Mamy wezwanie do Moonwalka. O, a pan to kto? Wie pan, o co chodzi z tym zbiegowiskiem? Jak to o co? O to, co i mnie. Nie mogę kupić kawy. To jedyne takie miejsce w okolicy. A tu zamknięte. Pierwszy raz od lat. Może coś się stało? Chyba pan jesteś od sprawdzania. My tu pilnie potrzebujemy kofeiny. Przed chwilą tamci dwaj się pobili. Bo tamten się wepnął w kolejkę. Pogadam z Normą. Wiesz, gdzie mieszka? Pod 605. O numer niech pan podopyta. Idę, napiję się w Hard Rick Cafe. Okej. Okay. Mamy jeszcze do wystawienia mandacik za złe parkowanie. A który prezydent był pana zdaniem najlepszy? Lincoln? No to już było. No to mandacik. Do widzenia. Zamknięte o tej godzinie? Okej. Okay. Porozmawiaj z Normą w jej mieszkaniu pod 625. No, mieszka obok swojej pracy. Ciekawe. Norma. Nie ma tu żadnego M. Tak, słucham. Tu posterunkowy Kelly. Pod którym numerem mieszka Norma? No, właścicielka restauracji Moonwalk. A ma pan nakaz? Nie potrzebuję nakazu, chcę zamienić z nią słowo. Właśnie oglądam film, tam zawsze mają nakaz. Postraż, skłam. Postraż. Jak mi zaraz nie otworzysz, stara Karo, to strzelę listonosza z twoją rentą. Jezu, pan jakiś wariat? Norma mieszka pod siódemką. To nie było trudne? Policja, możemy porozmawiać? Tak, proszę wejść. Trochę bałagan. Dostałem zgłoszenie o rozrubie pod pani knajpą. Co ty pijesz dziś? Herbatkę. A dokładnie to. Jeden drugiemu wszedł w kolejkę. Ojej, aż tak? Aha. Stoi tam kilkanaście osób. Powie mi pani, czemu lokal jest zamknięty? Mam kilku stałych klientów, ale nie wiedziałam, że pochwal restauracji zgań za zamknięte. Pochwal restauracji. Kilku?
Serwuję pani najlepszą kawę w okolicy. Wiele osób zaczyna od niej dzień. Normo, możesz coś z tym zrobić? Potrzebuję spokoju na rewirze. Ale to nie jest takie proste. Na dzisiejsze popołudnie stolik zarezerwował niejaki pan... Michelin. Michael! Więc zamknęła pani dla niego całą restaurację? Dla niego? Przed nim. Już nic nie rozumiem. Pan Michelin to krytyk kulinarny. Pisze recenzje do kilku gazet w mieście. Zmienia często pseudonimy, ale go rozpoznałam. Czyli odwiedził już Moonwalk? Kilka lat temu o mało nie doprowadził do zamknięcia. Pisał o Kale, który kładzie się cieniem na Brooklynie. A to skurw... miał powody? W zasadzie to niezbyt. No, może coś tam było. Coś? A coś więcej? Nie mam o czym, nie ma o czym gadać, naprawdę. Normo. Naprawdę nic takiego. Ale jednak... Szczur mu się zesrał do zupy. Dokładnie to samo powiedział pan Michelin. A potem wybiegł z krzykiem. Przyznaj rację normie, przyznaj rację krytykowi. Trudno mu się dziwić. A czego się spodziewałaś? Powinnaś się cieszyć, że nie wezwał policji. Spoglądasz przez okno na Moonwalka. Mimo tego interes nieźle się kręci. Więc o co to całe zamieszanie? On nie może ponownie tak napisać. Wolałam zamknąć lokal, niż go wpuścić. To Brooklyn nigdzie nie jest na błysk. Ten szczur wciąż u nas mieszka. I nawet szczur boi się karaluchów. A firma dezynsekcyjna odpada. Jak klienci to zobaczą, pójdę z torbami. Mogę spróbować ci pomóc. Potrzebuję jednak kluczy od lokalu. Załatwię jakieś trudki i nikt się nie dowie. Naprawdę? Jak ja się panu wdzięczę? Coś wymyślimy. Najważniejsze, żeby lokal był szybko otwarty. To teraz telefon do speców od Robali. Bo to telefon. Gówniany Karaczan, słucham. Witam, z tej strony posterunkowy Kelly. Potrzebuję w trybie pilnym środków owadobójczych. Podam adres, najlepiej bez dodatkowych pytań. Ale obecnie nie mamy już nic na stanie. To czym bijecie to plugastwo? Na pewno nie sarkazmem. Hehehe. Za dużo filmów? Ostatnie paczki poszły do Donat. To u was w okolicy, było tam bardzo źle. W pewnym momencie karaluchy wyszły do klientów. Figlarze z was. Okej. Okay. W międzyczasie musimy też patrzeć na... parkometry, bo mamy jeszcze ile mandatów? 8. Panie posterunkowy! Co ty pijesz? Czemu nie Ambrozy? Nie poznajecie. Kappa, kappa, lol. Reicht. Kappa Reicht. Ta. Nie my! No nie tu, no kurde. Wszystko pomieszałem. Geran mnie zajebie. Ochłoń i raz jeszcze, oddychaj. Mam powiedzieć, żeby pan zadzwonił do porucznika Jacobsa z DEA w Baltimore. On powie, jak to było z grubym Mike'iem. Dobra, ale jak coś pokręciłeś... Nie, nie, to ważne. Jeszcze dziś. No dobra. Sprawdźmy światła. Dobra, nieważne. Stan ogumienia jest ok. U tego delikwenta? Aha! Zepsute światło. Oświetlenie. O, jeszcze parkometr właśnie wskoczył. Trudno. Wieża hi-fi i balsamo... Okej. Okay. Mamy natychmiast zadzwonić do gościa z Baltimore. No to zadzwonimy. 421, tu centrala. Złodziej samochodów przy 605. Zrozumiałem, jestem w drodze. Najpierw zadzwonimy. Z porucznikiem Jacobsem, proszę. Chyba agentem. Tak, agentem Jacobsem. Łączę. Tu Jacobs. Jack Kelly, New York Department Police. Znamy się? W jakiej sprawie dzwonisz? Gruby Mike. Ten drive-by u was parę dni temu? Baltimore aż tak się nami interesuje? Mamy parę podejrzanych. Trochę ich zmiękczamy, bo nie chcą mówić. W Baltimore? Jesteście pewni, że to oni? Jeden się łamie, mamy też pasującą broń. To dobre wieści. No nie wiem, słowo przestrogi. Tak? To nie Mike był celem, tylko ty. Kurwa. No, nie wiem, kto to zlecił, ale to jest jakieś polityczne... Ale to jest jakieś polityczne sfery. Śmierdzi to na mile. Nie gadaliśmy jakby co. Dzięki. Muszę to jakoś zweryfikować. Kogo znam w Baltimore? A, Gibson. Dzwonię. Wiedział zabójstw.
Jack Kelly, New York Department Police. Z porucznikiem Gibsonem, proszę. Tu Gibson. Tu Kelly, Jack Kelly. Muszą kogoś zabić, żebyśmy pogadali? Coś tam się u ciebie pojebało troszeczkę? Troszeczkę. Staram się z tego właśnie wyplątać. Mam szybkie pytanie. Dajesz. Jacobs z DA. Znasz? Przypadkiem znam. Można mu ufać? Czy sprzedajny skurwiel? Można. Jak mnie. O. To zasiałeś ziarno niepewności. Ty kuta. Dobra, żartowałem przecież. Dzięki za potwierdzenie. Spoko. Potrzebujesz pomocy? Muszę sam to ogarnąć. Odezwę się niedługo. Akurat. Cześć. Ale jeszcze nie wiem. Dalej jestem na celowniku. No. Nie zająłem się złodziejem aut przy 605. Trudno. Ach, odjechała mi spod twarzy. Ten też. No ale jest jeszcze ten. Wystaw mandat za złe parkowanie. I odholuj to. Witam. Dobrze pana widzieć. Mamy małą prośbę. O co chodzi? Szukamy dziecięcego rowerka. Rowerka? Tak, czerwonego dziecięcego rowerka. Skradziono go dzisiaj rano. Gdyby go pan znalazł, proszę, do mnie przyjść, będę tu czekał. Oczywiście zapłacimy. No spoko. Dobra, poszukam. Będziemy wdzięczni za pomoc. Zraportować podejrzany samochód gangu o rejestracji NH041. Informacje mogę dostać w okolicy Lombardu. No byłem tam i nic nie widziałem. Tu wyglądają na dobrze zaparkowane te auta. Ile mam jeszcze mandatów? 6. Światła. Nieważne. Opony. Opony są chyba w złym stanie. Ja? No to mandacik za ogumienie. Zaś z prezydentem wyjeżdżasz. Wszyscy znają prezydentów. Masz mandat i nie płacz. Jeszcze mnie zaprasza na pokera. Lol. Wystaw mandat za złe parkowanie. Co jest? Jeszcze odholuj te auto. O Jezu. Tutaj to już w ogóle ktoś przesadził. Mandat za chujowe parkowanie. Błagam, błagam, nie ma o co błagać. To tylko mandat. Aha, odpuściłem mu przez przypadek. No cóż. Nawet glina ma czasem dobre serce. Oho, tutaj stoi na złym parkometrze. Wystaw mandat za chujowe parkowanie. Jedź dalej. O, tu kolejny cwaniak. Wystaw mandat za parkowanie. Który prezydent? Znowu? Nie. Trzymaj mandat, jeszcze dwa mandaty musimy dzisiaj wlepić. Co tym razem sprowadza tu policję? Sprawdzam, czy wszystko jest ok. W moim biznesie jak najbardziej. Ale nasze stosunki mogłyby być lepsze. Ma przysługa raz na jakiś czas i wszystko będzie w porządeczku. Potrafimy się odwdzięczyć. Zobaczymy. Ja mam zidentyfikować samochód gangu 401. Sprawdźmy rejestrację. Nie. Nie. Informacje miałem znaleźć w pobliżu Lombardu. Gdzie? O, jest i rowerek. Czerwony, dziecięcy. Przyjrzyj się. Ma ślady białego pyłu na ramię. Spróbuj. Za ten proszek można iść siedzieć na 20 lat. Dlaczego pan liże mój rowerek? Idę po tatę. Co mi dzieciaka straszysz? Aresztuj i zgłoś rowerek. Ten rowerek jest cały w narkotykach. Jesteś aresztowany. Centrala potrzebuje rady wozu po aresztanta. Przychodzi żaba do lekarza i mówi: panie doktorze, coś mnie wstawi, jebie. A o, doktor odpowiada? To pewnie rak. Aha. Przyjdzie ekipę, mam tu znaczną ilość narkotyków. Zrozumiałem, wysyłam ekipę. 421 do centrali, przyjechali z PC i zabrali rowerek. Upłynęło 15 minut, okej? Okay? Czyli zaś go nie oddam mafii. Trudno. Zostało ci tylko pół dnia.
Gang minus 10, policja plus 10. O. O, jest i furgonetka. Może to o tą chodzi? Sprawdź rejestrację. Nie. Tu jest źle zaparkowany. Wystaw mandat za parkowanie. Kolejne auto źle zaparkowane. A, to auto już ma wystawiony mandat. Ciekawe. Oho. Ale jestem zjebany. Trzeba coś zjeść. Okej. Okay. Zjedzmy w takim razie hot doga. No. Wystaw mandat, zaparkowanie. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie. Rozwiązanie? Takie, które rymuje się z apówka. Wałpówka? Jestem w drodze do bankomatu. Może pójdziemy razem? Niestety staram się oszczędzać nogi. Ujrzałem przyszłość tego mandatu. Tkwi w twojej dupie powieczność. Co się tam możecie spotkać? Co tam, 4, 2, 1? Norma mandatowa wyrobiona. Zrozumiałem. Lepiej, żeby skargi nie wpływały. Nie wpłyną. Kolejny gość, który myśli, że może nie płacić parkometru. Panie władzo, pan nie pisze. Dogadajmy się. W jaki sposób? Dom 20K. Nie. Wystaw mandat, zaparkowanie. I odholuj te auto. Pogadajmy z tym gościem o rowerku. I co, znalazł się? Znalazł, ale mamy problem. W rowerku znalazłem też narkotyki. Może 100 dolców rozwiąże ten problem? Przymknij oko. Myślę, że tak. Gdzie możemy go znaleźć? Musiałem to zgłosić. Szkoda, to był cenny rowerek. Mafia minus 10. O, mogłem z nim nie gadać. Louis, masz coś do powiedzenia? Dzień dobry. Witamy ponownie. Zjedz coś, wyjdź. Zjedz coś. Muszę szybko coś zjeść. Dziś pizza fungi. Świetnie. Już się piecze. Upłynęło 20 minut. Była wyśmienita, dziękuję. Do zobaczenia. Informacje mogę dostać w okolicach Lombardu. No właśnie. Hej, panie policjancie. Masz ochotę na numerek? Dam ze zniżką, bo kończę. No dobra. Spuściłbym z krzyża. Po to tu jestem. Wpadnij do mnie pod 609. Mieszkam pod numerem 6. Ok? W międzyczasie wypiszmy mandat za chujowe parkowanie. I odholujmy to auto. Co? Polownik. Co to było? Zgłoś auto. Pod 609 mówisz. Pod numerem 6. Tu posterunkowy Kelly. Bardzo mi miło, czekałam. Pan mundurowy, jak miło. Jak będzie? Ruchanko czy obciąga? W promocji. 50 albo 100. Na szybko. Z czym będę dziś miała do czynienia? Masz się czym pochwalić? To samo mówił mój katecheta. Znam się na rzeczy. Mhm. O. Mhm. Pozytywne myśli. Daj mi się skupić. Okej. Okay. Przepraszam, celowałem bardziej na czoło. Dostało mi się do oka. Szczypie. Dobra. Wow. Czy nikt nie widzi napisu nie parkować? Mandacik się należy. I odholujmy to auto. Dobra, jest trzecia. Wow, tu kolejny. Wystaw mandat, parkowanie. Co jest? Nie mogę odholować auta? Dziwne. O, teraz mogę.
Widocznie nie skończyli holować jeszcze poprzedniego auta. Jaki ten 401 coś tam było, nie? 401 FNH. Auto mafii. Dzień dobry, panie władzo. Najlepszy sprzęt na wszystkie nowinki, ale starszy, solidny sprzęt też się znajdzie, a to już było. Poprzedniego dnia. O, Czarnów przyjechał. Sprawdźmy rejestrację. 441. O. Mandat za parkowanie, bo stoi już na pustym parkometrze. Hmm. 421 tu centrala. Zgłoszono kradzież w butik. Zmieniam, jestem w drodze. Złodziej w pomarańczowej bluzie. Biegnij! Chodź tu. Mam cię. Jesteś aresztowany. Biegnij, Kelly, biegnij. Odblokowano osiągnięcie. Złap 10 przestępców. Nice. No, bierz go. Ten gościu źle zaparkował. I jeszcze holowanko. Coś jeszcze na dzisiaj zostało do zrobienia? Zraportować podejrzany samochód gangu o rejestracji NH401. Informację mogę dostać w okolicy Lombardu. Gdzie? Byłem już przy tym Lombardzie kilka ładnych razy. Wow, serio? Parkowanie. Holownik. Bierz tego złoma. O! O, ten już miał mandat, ok. Koniec zmiany 421, czas do domu. Zrozumiałem, zwijam się do bazy. Ok. Nie udało mi się znaleźć tego gościa, tego auta. Trudno. Wystawiliśmy 20 mandatów. Dzień 6, podsumowanie. Ok. Ludzie na dzielni są neutralni, ale gangi nas naprawdę nie lubią. Wykonałem normę mandatową. Nie zaraportowałem podejrzanego samochodu należącego do gangu. Sorry. Dostałem wypłatę plus 50. Nie wykonałem wszystkich wymaganych zadań. Bo nie umiałem znaleźć tego cholernego samochodu. Ok. W takim razie ja klikam dalej. Niech się zacznie nowy dzień. Ale to będzie już koniec tego streamu. Dzień 7. Wujek Timmy. Dzień dobry, z czego ruszysz, McNab? Ja? Nie. Kelly, nie mogę nie wspomnieć o tobie. Czemu dziś wcześniej kończę? Bo wychodzę ze znajomymi. Nasza gangsterka nie miała z tym nic wspólnego. Okej. Okay. Złapali tamtejszych podejrzanych? To powinno cię zainteresować, Kelly. Już wiem, szefie. To uważaj na siebie. Tymczasem wracasz na ulicę. Wyciągnijcie może kajety, bo będę mówił. Macie do wystawienia 8 mandatów za parkowanie? Jak usłyszę, że któryś bierze w łapę, to zasadzę takiego kopa w dupę, że wypoloruje sobie buty pod szepką jego czapki. Co złego, to nie my, szefie. Mamy też poszukiwanego. Dostaniecie jego opis i zdjęcie. Gość jest na celowniku FBI, ale my tylko pomagamy im w śledztwie. John Doe, 41 lat. Poszukiwany, widywany był w okolicach Hardwick Cafe. Więc żadnych, kurwa, aresztowań. Upewnijcie się, że to ten i raportujcie przez radio. Miejcie oczy szeroko otwarte. Starczy gadania, do roboty. Gej. Ale to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się następnym razem. Nie wiem, czy jutro będzie stream. Jeżeli o 18.15 się jeszcze stream nie zacznie jutro, no to raczej streamu jutro nie będzie. No nie wiem, jak się będę czuł po dzisiejszym spotkaniu. Na razie.